tym ważnym dniu dla każdego Polaka, 11 listopada, wspólnie, razem, aby obchodzić cykliczny już w gminie Dzień z Patriotyzmem, dzień poświęcony Narodowemu Świętu Niepodległości. Z ogromną przyjemnością jest widzieć Państwa w tym miejscu, wspólnie, razem, bo wspólnie, razem tworzymy tą naszą wielką i małą ojczyznę. Jest to dzisiejszy dzień z Dniem Radosny. Niech nie zabraknie uśmiechu, życzliwości gości. A nam wszystkim w tym dniu życzę wolności. Wolności sumień, wolności decyzji i życzę przede wszystkim, abyśmy o tą wolność nigdy nie musieli walczyć i doceniali ją w takim stanie, jakim dzisiaj jest. Spotykamy się dziś, 11 listopada, by wspólnie uczcić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tradycji gminy Międzyrzec Podlaski ten dzień jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem. Nawiązując do wdzięczności i braterstwa, to właśnie dziś w uroczysty sposób wręczymy nadane uchwałami Rady Gminy Międzyrzec Podlaski tytuły honorowy obywatel gminy Międzyrzec Podlaski oraz zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Odczytania aktów nadania dokona przewodniczący Rady Gminy Międzyrzec Podlaski pan Andrzej Pietru. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu wyrażenie najwyższego uznania i uhonorowania za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł honorowego obywatela obywatelstwa gminy Międzyrzec Podlaski dla Wiesława Kozaczuka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Pan Wiesław Kozaczuk urodził się 27 marca 1959 roku. Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Wraz z rodziną mieszka w Brelowie. Posiada wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania bankowością i finansami. Człowiek bardzo serdeczny, pomocny, zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Stanowisko prezesa Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim objął w roku 2010. Od lat wspiera działania gminy Międzyrzec Podlaski na wielu płaszczyznach. Szanowni Państwo, moje słowa zapewne nie będą oryginalne, ale w tej sytuacji zacznę od podziękowań. Oczywiście dziękuję dla pana wójta Adamowicza jako dla wnioskodawcy, do nobilitacji mojej osoby. Dziękuję oczywiście całej Radzie Gminy za podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo, wielkie ukłony. Jest to dla mnie naprawdę wielkie, wielkie wyróżnienie. Szanowni Państwo, no, były czytane pewne słowo również o moim zakładzie pracy o banku. Między innymi na co dzień zajmuję się przyznawaniem kredytów. No tak się składa, że ja to dzisiaj mam takie odczucie, że ja to dzisiaj tak się zaciągam kredyt zaufania, bowiem jest wiele, wiele osób na terenie Międzyrzeczyzny, którzy na pewno są bardziej zasłużeni, żeby ten tytuł i ten honory właśnie otrzymać od pana wójta, od Rady Gminy. W sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu uhonorowanie za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski dla Mirosławy Teresy Michałek, Antoniego Kwiatczuka, Jerzego Sucharzewskiego, Piotra Nereszuka, Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicy. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z rządzącym Rady Gminy. Chciałem pogratulować wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym. Naprawdę jest to zaszczyt współpracować z tak wieloma osobami i instytucjami. Szczególne słowa uznania kieruję do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewicy. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale w tej jednostce mamy mistrzów, a właściwie mistrzynie województwa lubelskiego. Ogromne gratulacje dla drużyny dziewczęcej, kobiety.
za tak ogromne wkład. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy czytano o tej jednostce. Okazuje się, że ponad 100 osób przynależy do tej jednostki w chwili obecnej, a ja znam mniejsze miejscowości na terenie gminy Międzyrzec-Podlaski. Więc ogromna rodzina. Ale moi drodzy, nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie współpraca. Dzisiejsze lata stawiają przed nami ogromne wyzwania, ale też ogromne radości, które przynosi każdy dzień w gminie Międzyrzec-Podlaski. Bo nie ma nic lepszego, jak współpracować, jak służyć sobie nawzajem. I tak traktujemy naszą pracę i tak traktuję relacje i kontakty międzyludzkie w gminie Międzyrzec-Podlaski. Zamiast się dzielić, łączmy się. Zamiast narzekać, współpracujmy i szukajmy rozwiązań. Z ogromną radością i z ogromnym zaszczytem widzę tutaj ludzi, z którymi współpraca jest wyzwaniem, ale jest przyjemnością. W dniu dzisiejszym odebrali tytuły, ordery, odznaczenia, wyróżnienia. Takimi ludźmi są honorowi obywatele gminy Międzyrzec-Podlaski, którzy swoją pracą, swoją postawą, swoją działalnością, ponad to, co wynika ze zwykłych obowiązków, budują ten klimat gminy Międzyrzec-Podlaski. I za to chcę bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Czunkowi Litwinikowi, panu Wiesławowi Kozaczukowi oraz wszystkim radnym i przedstawicielom wszystkich instytucji. Radujmy się, żyjemy w wolnym kraju. Radujmy się, nie mamy wojny. A te problemy, które towarzyszą nam w dniu codziennym, one miną. Patrzmy życzliwie na siebie w tym dniu i w każdym dniu naszego życia. Inspiracji do tego, aby demonstrować i przeżywać swój patriotyzm jest wiele. Możemy czerpać je z twórczości artystycznej, że wspomnę tylko Tilaf, ojczyznę kochać trzeba i szanować, że wspomnę wspaniałą ekspozycję świątyni tutejszej, której powołano się na słowa Ojca Świętego, naszego papieża, Polaka, przywiązanego do spraw jego i naszej ojczyzny. I można skonkludować, że te wydarzenia, które miały tutaj miejsce przed chwilą, te wyróżnienia, których bardzo serdecznie gratuluję, to jest ważne dla gminy i dla tych ludzi, którzy je otrzymali. Kucharskie długiej listy, wieczornic, spotkań, inicjatyw, wydarzeń, że w gminie Międzyrzec patriotyzm, przywiązanie do wartości, do historii, do inwestowania w przyszłość, do pewnej takiej przekładni między tym, co było, a tym, co będzie. Tego pięknie mi w liceum profesor Adamowicz uczył. Jest obecne na co dzień. Wy po prostu potraficie celebrować swój patriotyzm na co dzień. I cieszę się, że mogę w sensie formalnym i nieformalnym być członkiem tej wspólnoty i mieć okazję uczestniczyć. Piękna uroczystość jak zawsze i już wielokrotna i zobaczcie, i w naszej gminie ciągle nie brakuje tych naszych bohaterów, bo to są bohaterowie dzisiejszego dnia, ci nagrodzeni. Wójt dopowiedział o przekazywaniu tej miłości i o przyjaznej gminie. Chyba nie ma bardziej przyjaznej, bo w takich czasach odznaczyć zasłużonym dla gminy bankowca przyjmować, którzy tak nazwano procentami, to jest taka odwaga, jaka jest miłość, zobaczcie. Myślę, że pan wójt zawsze miał uczucie, kiedy panie wójcie, to jest prawda, kiedy zaczniemy ich nagradzać, może zejdę z tych procentów, bo i to jest dobry kierunek. Ale przede wszystkim, nawiązując do tego święta, ono zawsze dla mnie jest ważne z jednego powodu, bo jeden z tych bohaterów to był Wincenty Witos, człowiek polskiej wsi. Ja się bardzo nim zainspirowałem, dużo o nim czytałem
W moim centralnym domu jest jego zamówiony przeze mnie długo portret. Wisi od dawna, moja wnuczka lata i pyta się, co to za dziadzio taki straszny? On tak wygląda fajnie, widos. Ale to jest nasza historia. Cieszmy się, tak jak pan wójt i tu Przemek powiedział, czasy mamy najcięższe. Ta wolność teraz jest tak ogromnie ważna. W ruchu bram stoi, bo przecież ogromna ilość wojsk na Wrześciu. My tego nie widzimy, ale mi zdają moi przyjaciele relacje, co się dzieje. I dziś ta jedność nasza jest bardzo ważna, naprawdę. Wybaczajmy sobie pewne rzeczy, starajmy się żyć to, że tylu synów i ojców nie wróciło w tamtych czasach do domów, do matek, do swoich wnuków, do naszych dzieci. Nigdy nie chciałby być w takiej sytuacji. W imieniu pana starosty i własnym wszystkim nagrodzonym serdeczne, serdeczne gratulacje. Dzisiaj jesteście naszymi bohaterami. Dziękujemy, że jesteście. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cieszmy się i obyśmy się na drugi rok, panie wójcie, tak szczęśliwie też spotkali z taką radością, żeby tej wojny jednak nie było. Trudne to zadanie, ciężka szkoła życia dla młodego żołnierza w szkole. Musi tu być wszystkim dla siebie. Cieślą, trwalem, kucharzem. Sam siebie ganił, pochwala. Oddane jest na pastwę rotujących myśli rozmaitych, sprzecznych. Jeśli w nich znajdujemy się przedtem elementy destrukcyjne lekkomyślności, poradności na wszelkie wpływy, które ciągną z zewnątrz, wnet rugują dawne zasady i dobre nawyki, rozgaszczając się niepodzielnie w nieszczęśliwej istocie. 16 listopada 1914 roku. Kochany Edko, właśnie odebraliśmy twą kartkę z 3 listopada. Od tego czasu, gdy pisaliśmy do ciebie, przeżyliśmy wiele ciekawych momentów. Byliśmy 5 razy w ogniu, przy tym raz w porządnej bitwie. Jednak wszyscy jesteśmy cali i względnie zdrowi, bo odparzenia nóg, choć dobiegają, nie bierze się pod uwagę. Bo mnie polskie gniewy chlebem swym karmiły, bo mnie polskie pieśni z kobronki uczuły, bo mnie tam na niebie szerze Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska, bo przy Bożym tronie polscy święci stoją i co dzień się modlą za ojczyznę moją. Więc i ten paczorek polskiego dziewczęcia przyjm o wielki Boże w ojcowskie objęcia. W ciągu tego na 3 miesięcy odebraliśmy tylko kartki. Jedna pisana w styczniu 29, druga 14 marca 1915 roku przesyłką pocztową i dzisiejszym.